Państwa bardzo serdecznie na kolejnym Logo Cafe. I dzisiaj naszym wyjątkowym gościem, muszę zajrzeć do moich notatek, jest pani Izabela Drobotowicz-Orkisz, krakowska gdańszczanka, mama trojga dzieci, babcia sześciorga wnucząt, absolwentka Gdańskiego Technikum Łączności i krakowskiej PWST. W tym roku będzie obchodzić 40-lecie swojej pracy twórczej i mamy wszyscy zaproszenie na to 40-lecie. Połowa października, proszę Państwa. Połowa października. Twierdza wewnętrzna Wielkiej Teresy. Aktorka teatralna i filmowa, znana niektórym z roli Bronki w filmie Dziewczęta z Nowolipek Barbary Sas. Reżyserka teatralna i filmowa, założycielka teatru Hagiograf imienia Świętej Teresy z Lizie, współzałożycielka Instytutu Karola Wojtyły, poszukiwaczka sensu. Witamy wszystkich Państwa i oczywiście na tego gościa. Ja skromnie, Roman Solecki, Krakowski Instytut Logoterapii. Dziękuję za zaproszenie, panie dyrektorze, to panie doktorze. Bardzo serdecznie dziękujemy za twoją odpowiedź, Izabelo, dlatego że mam w pamięci nasze chyba przedostatnie Logo Cafe o pracy z ciałem, kiedy to siedziałaś po drugiej stronie, tak. Wtedy zadałaś trudne pytania, bardzo inspirujące komentarze padły z twojej strony i tak pomyśleliśmy, zresztą wszyscy, że powinnaś zostać gościem kolejnego Logo Cafe, stąd dzisiaj właśnie mamy to Logo Cafe i temat głos jako ikona akustyczna człowieka. I to, co każdy zresztą z naszych gości na początku musi nam zdradzić, skąd pomysł w ogóle na taki temat? No chyba raczej z tego powodu, dla którego ja się zajmuję tym wszystkim od lat, tak? Jak powiedziane było, 40 lat pracy scenicznej, natomiast już od 90 roku, czyli w 7 lat po dyplomie szkoły teatralnej, zaczęłam uczyć ludzi w ramach takich kursów pracy głosem i autoprezentacji. Zaprosiła mnie wtedy do tego Gdańska Solidarność, Fundacja Solidarności. Kojarzycie Państwo, co to był za rok 90, tak? Wszystko się rozpadało. Nagle przeciętni ludzie, ale też niezwykłe, na przykład pamiętam wspaniałe kobiety młode, które miały często dwa fakultety, trzy języki, czapką mnie kryły swoim wykształceniem i zostawały bez pracy. Trzeba było pójść gdzieś na rozmowy o pracę, prawda? Więc tego się wszystko zaczęło zmieniać i postawiła mnie ta Fundacja Solidarności przed nowym zadaniem. Bardzo to wtedy mocno przemyślałam, tak? Jak działać. I zaczęłam uczyć ludzi w zgodzie z tym, do czego sama doszłam z końcem studiów już. Że przecież mamy tak wiele zajęć najróżniejszych z pracy głosem, tak? Począwszy od dykcji, impostacji, emisji głosu, chóru, wszystkich scen, wierszy itd. itp. A jednak widzę po swoich koleżankach i kolegach, co się potem powtórzyło bardzo znacząco w Teatrze Wybrzeże, gdzie grałam 12 lat, gdzie zobaczyłam te wspaniałe gwiazdy, które oglądałam jako młoda dziewczyna zdobywająca nagrody w kolejnych konkursach teatralnych i nagle stanęłam z nimi na jednej scenie. I było to dla mnie zadziwiające, że widzę kogoś, kto był dla mnie pomnikowy, tak? Wychodzi nawet po niewielkim zadaniu, niezbyt ekspansywnym i ma kłopot z głosem. I ma ewidentnie jakiś szwank odniesiony na tym głosie. I tu już skostowanie, oczywiście dzisiaj nie będzie o logopedii, ale o logoterapii. Tak. Mimo, że właśnie temat jest bardzo bliski, no bo logos to zarówno tak. Słowo, jak i sens. A to, co ty odkryłaś, to nie tylko to, że można pracować z głosem i z aparatem, ale właśnie to, co dałaś też logoterapia, czyli że można zajrzeć przez głos do wnętrza człowieka i wydobyć to, co często ten głos nam niejako pokazuje, bo zdradzę, że za kulisami, kiedy przygotowywaliśmy się do tego spotkania, też dostałem przynajmniej dwie lub trzy diagnozy dotyczące moich ostatnich filmików i wykładów w internecie. I się dowiedziałem dużo na swój temat, ale to było bardzo ciekawe. Nieprawda, jedną uwagę dałam i polecam wszystkim mistrzowski wykład doktora Romana Soleckiego z listopada zeszłego roku na temat logoterapii w ramach Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II. Polecam, naprawdę, to jest wspaniale i dobra, świetna robota z małym haczykiem
niesłyszalnym dla większości z Państwa. Ale powiedz, co to było, to jest bardzo ciekawe. Mam powiedzieć? Tak, tak. Od razu. Tak. Ja się odwracam. Ale może, nie odwracaj się. Natomiast wydaje mi się, że warto by było dojść do tego za chwilę, tak? Dobra. Jak powiem, że bardzo się starałam wypracować już od początku jakąś metodę. I dla mnie to, co sobie skojarzyłam po swoich studiach też, że najważniejszy jest wykład, potem są ćwiczenia, a potem są indywidualne konsultacje. I tego się trzymam cały czas. I dzisiaj, proszę Państwa, też będzie wykład, będą też ćwiczenia i będą też indywidualne konsultacje. Tak, wychodzimy o pierwszej stąd. Tak. Proszę Państwa, to było dla mnie bardzo istotne odkrycie, że to zadziałało wtedy przy tym pierwszym od razu kursie i tak też uczyłam potem różnych ludzi. Od, powiedzmy, nauczycieli, co to jest największe grono osób, które były w moich rękach, sercu i oczach i uszach przede wszystkim, poprzez, powiedzmy, urzędników ministerialnych, poprzez staruszków w domu starców, poprzez dzieci. Naprawdę całe spektrum wiekowe niemalże. Czasem zdarzało mi się u znajomych na przykład pracować czy w rodzinie z małymi dziećmi, tak, i uczyć je mówienia, co było oczywiście w dużej mierze logopedią, a nie logoterapią. Nie wiedziałam wtedy, już od technikum interesując się bardzo psychologią, nie wiedziałam wtedy, że jest logoterapia. Nic o tym nie wiedziałam. Dopiero jak byłam współzałożycielką Instytutu Karola Wojtyły i członkinią grupy otwartej terapii według działań pani dr Pułtawskiej, którą tę grupę założył jeszcze wcześniej pan dr Artur Mnich, który tutaj był również z wykładem. Tak. To on po przyjacielsku, wysłuchawszy moich, prawda, jak Państwo widzicie, nadekspresyjnych wywodów, co to ja nie wymyśliłam, tak? Tak popatrzył na mnie i mówi tak, wiesz co, Izabela, no tak prawdę mówiąc, to ty wyważasz otwarte drzwi, bo to wszystko to już Frank wymyślił, wiesz, w 30 latach. Ale mimo uwagi takiej jednak doszłam do wniosku, że to komplement. Skoro ja potrafiłam pójść taką ścieżką niezależnie, to znaczy, że jakieś natchnienie dobre miałam. To nie wiem, czy to będzie komplement dla mnie, czy dla Ciebie, ale razem kończyliśmy kurs z logoterapii. Byliśmy pierwszymi studentami krakowskiego kursu, razem też z tego. A ten kurs właśnie był dzięki tej mojej niejednej rozmowie z Arturem Mnichem, bo on potem ten kurs 40-godzinny, proszę Państwa. No więc ja się tak zawsze cukam i wstydzę, że mogłabym być nazywana logoterapeutą. Tak, to troszeczkę nie bardzo może jest. Ale jednak, jak mówię, sama do różnych rzeczy doszłam, w tym kursie się wielu rzeczy nauczyłam. I to zakończyło właściwie, definitywnie zwieńczyło, nie zakończyło, tylko zwieńczyło moje wieloletnie, kilkunastoletnie przynajmniej poszukiwania tej gałęzi psychologii, która byłaby drugim filarem mojej autorskiej metody. Bo taką sobie wypracowałam, tak? Jedną jest warsztat aktorski, czyli to wszystko, co jest związane z dykcją, postacją, prawidłowym posługiwaniem się głosem. W mowie. Ja nie uczę w śpiewie. To są dwie różne rzeczy. A z drugiej strony właśnie ta myśl, o której powiedziałam na początku, że coś jest nie tak, tak? To znaczy masz warsztat, mają te osoby jakiś warsztat, doświadczeni aktorzy i ciągle coś ich z siodła wysadza. No więc co to jest, prawda? Długie lata moich doświadczeń, rozmów indywidualnych osób w doradztwie, ale też no, myślę, że kilkuset studentów wyższych uczelni naszego UPJP2, gdzie kilkanaście lat uczyłam na Wydziale Dziennikarstwa w Ignacjanum. To dało mi widzenie takie właśnie, że niezwykle ważny jest ten aspekt, no właściwie ontologiczny można by było powiedzieć, prawda? Czyli tego, jaki jest człowiek, czym jest człowiek, że jest osobą ludzką, tak? Znowu ten personalizm, w którym się też zakochałam, Wojtułowy, on to potwierdza, tak? Że człowiek nie jest złożony tylko z ciała, jak wiele gałęzi psychologii chciało i tak się mierzyłam, tak? A to z Freudem, a to z Adlerem, a to z behawioralnym. Właśnie, dlaczego logoterapia? No bo można by było inny przecież nurt też, jakieś psychoterapii wykorzystać do takiej wszystkie pracy. Wszystkie wylatywały w powietrze. Z tego chyba powodu głównego, że po pierwsze nie widziały człowieka jako triady. Czyli nie widziały tej sfery duchowej człowieka, o której ja byłam od początku przekonana. Tak?
I jednocześnie z tymi moimi doświadczeniami coraz lepiej widziałam, że jeśli człowiek nie ma uporządkowanej hierarchii wartości, tak? Bo nie mówimy o duchowości stricte jako religijności, tak? Czy odwołaniu się do wiary w Boga. Chodzi przede wszystkim o tą pierwotną taką cechę wyłącznie człowieka jako stworzenia, tak? Że ma hierarchię wartości. I teraz jest pytanie, czy żyje w zgodzie z nią, czy jej zaprzecza. I rozumiem, że głos może nam to pokazać, tak. Bo ty jesteś w stanie wyłapać, bo to, co mnie już kiedyś zainspirowało, kiedy słyszałem na jednym ze spotkań właśnie terapii obiektywizującej, kiedy Izabela dzieliła się właśnie przykładami pracy ze studentami, którym podczas, można powiedzieć, też takiej terapii, nie tylko głosem, ale też logoterapii z tobą, zmieniał się głos w trakcie, nie? Tak. Że okazuje się, że jakby nieprzepracowane trudności, problemy, jakieś kryzysy, no tak blokują cały nasz aparat, a głos to, tak jak mówisz, ikona akustyczna człowieka, czyli coś, przez co się wyrażamy i to, co potem powiemy, co można w diagnozie usłyszeć, że jak kończymy nawet zdanie, jak mówimy, tak. Co się za tym kryje, jakie emocje, jakie nieprzepracowane historie, że to, no ty jesteś w stanie to wychwycić jakoś. Tak, bardzo wiele rzeczy słychać po pierwsze w głosie, po drugie widać w mimice i w całości języka ciała. Tak? To są te takie trzy narzędzia, które tutaj szalenie dużo mi pokazują i boję się takiego zarozumialstwa ze swojej strony, tak? Śmiało. Ale mam wrażenie, co się zresztą po prostu parę razy przynajmniej w życiu stało, tak? Że osoby, z którymi rozmawiałam, które były w moim doradztwie indywidualnym albo nawet tylko dostały coś tam przy okazji większego kursu, że te osoby nagle zaczęły coś odkrywać takiego w sobie, znaczy ja odkryłam, idąc za nimi, słuchając tego człowieka, tak? Patrząc na niego, że go na przykład skierowałam do psychoterapeuty albo skierowałam go do psychiatry wręcz, tak? Bo widziałam, słyszałam w tym człowieku, że na przykład ma ciężką nerwicę i że jego twarz przy samogłoskach, o których Państwu za chwilę powiem, co chwilę się buntuje przeciwko jakiemuś porządkowi i wyraża to głębokie zaniepokojenie, które w nim jest. Ze dwa razy chyba miałam taki przypadek, gdzie młodego chłopaka ewidentnie zdiagnozowałam ze schizofrenią, tak? A w innym przypadku panią, która miała chorobę dwubiegunową. Także ten mój warsztat, tak, jakby właśnie dwufilarowy, on dosyć szybko mi unaocznia pewne rzeczy w człowieku i pomaga dojść. Również pomaga szybko odkryć wiodące emocje, tak, które są u danego człowieka. Czy Państwo wiedzą, dlaczego tak trudno się rozmawia z Izabelą? Mam wyjść? Nie, tylko nie wiadomo jak patrzeć, jak mówić. Nie? Przestań. To, co mówiliśmy, do czego się Roman odwoływał, to jest kwestia, proszę Państwa, intonacji. I na przykład, jeśli ktoś stale mówi wszystkie końcówki fraz w swoim mówieniu, zawiesza stale do góry, to ja od razu wiem, że ten człowiek ma bardzo wielkie kłopoty z pewnością siebie, z tożsamością, tak? Nigdy nie stawia kropki, nie stawia kropki, nie kończy myśli kadencją, która wyraża zewnętrznie w głosie, to zresztą zawdzięczam Arturowi właśnie Mnichowi, to powiedzenie floreńskiego mistyka chrześcijańskiego wschodu, że głos jest ikoną akustyczną człowieka, więc ta kadencja, zakończenie, zejście głosem w dół, ono wyraża moją pewność. Jeśli ktoś się przedstawia, proszę Państwa, następująco. Nazywam się Izabela Drobotowicz-Orkisz. No to ani nikt tego nie spamięta, zwłaszcza przy tym tramwaju, prawda, jakim się nazywam, długim, ani nie będzie miał przekonania, że ja wiem, że się tak nazywam. Ja już nie mówię o świadomym myśleniu, ja mówię o takim odruchu, prawda? Więc powinno to brzmieć. Nazywam się Roman Solecki. Prawda? Bo wtedy ja na srebrnej tacy podaję swoje imię i nazwisko, a tą kadencją potwierdzam, że to jest coś, co ja na pewno wiem.
prawda? Nie ma co do tego wątpliwości. Więc jeśli już w samym przedstawieniu się człowiek wyjeżdża do góry, to już wiem, że coś jest nie tak, prawda? Ale... To co, poprosimy, żeby się każdy przedstawił? Wiesz co, to potrwa trochę, ale muszę Państwu powiedzieć, że jest to metoda, której ja stale używam, a wymyśliłam ją nomen omen na zajęcia w wielkiej korporacji, gdzie miałam, że tak powiem, pod swoim dowodzeniem 6 dyrektorów wielkich oddziałów. I wymyśliłam wtedy taki nowy sposób, nową dla mnie wtedy metodę, na jakim schemacie mam z nimi pracować. I otóż poprosiłam, żeby każdy z nich napisał to pierwsze zdanie, które przed chwilą wypowiedziałam, czyli zdanie przedstawienia się. Następne miało być proste zdanie, nie wiem, mieszkam w Krakowie, tak? Albo pochodzę z Bochni, no prościutkie zdanie, tak? I trzecie miało być zdaniem złożonym. Zostałem dyrektorem, ponieważ mam do tego świetne predyspozycje, no na przykład, tak? Jakiekolwiek zdanie, ale złożone już zdanie, gdzie trzeba wyjść do góry, w tę stronę muszę pokazywać, żeby to było dla Państwa czytelne, wyjść do góry do antykadencji, zostałem dyrektorem, ponieważ mam do tego świetne predyspozycje, prawda? I wyobraźcie sobie, że z 6 facetów, 4 miało stan paniki prawie, jak mieli to wypowiedzieć. I wtedy się zorientowałam, że niechcąco zupełnie wynalazłam coś, co sprawia, co jest papierkiem lakmusowym tego, w jakim stanie jest tożsamość, osobowość danego człowieka. W tamtym wykładzie, o którym mówiłam, Roman Solecki świetnie tłumaczy, jaka jest różnica między osobą a osobowością, prawda? Powiedz o tym, jak to jest w logoterapii widziane. Tak, to też nie mój pomysł, tylko to z profesora Posadzkiego, że osoba przejawia się w osobowości, nie? Że możemy mieć chorą osobowość, czyli można powiedzieć objawy różnych kryzysów, zaburzeń, zagrożeń, dotykają naszej osobowości, ale... Ale my nie jesteśmy tym objawem. Tak, ale osoba nie może być chora, nie może być zniszczona, nie może być pozbawiona właśnie siebie jako osoby. Ona się przejawia w osobowości. Więc my pracujemy w terapii z osobowością, a czasami zapominamy o osobie i to jest ten redukcjonizm. Natomiast kiedy pracujemy z osobą, to jesteśmy w stanie też uzdrowić jej osobowość, bo ona się przejawia w osobowości. Błąd polega wtedy, kiedy zlepiamy te dwa pojęcia i nam się wydaje, że pracujemy z osobą, a skupiamy się tylko na przykład na objawach, nie psychopatologicznych, a nie wychodzimy... Jednym słowem nie szukamy przyczyn, tylko grzebiemy w skutkach, za przeproszeniem, tak? Dokładnie. I to jest istota mojej miłości do logoterapii. Przepraszam, dokładnie. Tak, dobrze? Kropkę teraz ustawię. Tak jest. Dokładnie. Tak jest. No widzisz, wyjdziesz z jakąś nową umiejętnością z tych zajęć. Oczywiście. Polecam Państwu zrobienie dla siebie tego doświadczenia. Napisanie sobie tych 3 zdań. Nie będę kontynuować, bo tam dalszą pracę nad tym zwykle robię, ale wystarczy tylko tyle. Zapisać sobie te 3 zdania i wypowiedzieć je przed sobą w dużym lustrze. Czyli kim jestem, skąd jestem i czym się zajmuję. Tak, tak. Przy czym to właśnie są 2 pierwsze, są złożone. Przy czym właściwie, znaczy proste, ale to pierwsze jednak jest zdaniem złożonym, bo tam musi nastąpić ta pauza w antykadencji, tak? Nazywam się, tak, a tak. Bo jeśli nie zrobię tej pauzy, tylko polecę i to jeszcze do góry, no to rzuciłam swoją tożsamość jako taki ochłap przed kogoś, tak? A ta kadencja, antykadencja, jakbyś mogła to troszkę rozjaśnić? Zacznijmy od kadencji, prawda? Kadencja jest... To kadencję ma dyrektor, nie? Na jakiś czas, to chodzi, nie? I kończy mu się. Kończy mu się. I kończy mu się. Także my też musimy być słyszalni, że kończymy zdanie, tak? Siadamy na tej kropce. To jest kadencja. A antykadencja to jest to wyprowadzenie do góry głosu. Dlatego mówię, że jeśli ktoś ciągle wszystko mówi do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, no to po prostu widać, że jakby nie ma w sobie tego pełnego przekonania. No bo wyobraźcie sobie Państwo na przykład kogoś, kto zrobił świetne studia, tak? Jego robota, jego, znaczy praca zawodowa, jego jakieś dokonania naukowe wcześniej czy obecne potwierdzają cały czas jego wysoką pozycję, jego wysokie umiejętności. Ale miał prostych rodziców,
którzy na przykład, ojciec mówił tak, a co ty tam dziennikarz jakiś, co to za głupoty. Ten tam, co mieszka za płotem, ten młody sąsiad, to warsztat samochodowy postawił, to jest ktoś, nie? A ty, co tam nauczycielki, ile, jak często to słyszą, co ty tam gadasz w tej szkole, idziesz, posiedzisz z tymi dziećmi i koniec na tym. No co to jest za zawód w ogóle, górnik czy hutnik, to jest zawód, prawda? Mam trochę pedagogów za to. Tak, no wiem, ale właśnie ja chcę ich wzmocnić, ja ich tak wzmacniam. Mówię, proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę, że gdyby ten górnik czy hutnik tu przyszedł, to by nie wytrzymał tych 4 godzin w szkole, a wy wytrzymujecie czasem 6 i 8. Tak? Czyli jakby ważne jest docenienie tego, kim się jest, poczucie własnej wartości i to słychać właśnie w tym zawieszaniu wiecznym głosu. A jeszcze ciekawszym objawem jest to, co bardzo silnie, najmocniej zobaczyłam u doktorantów w pewnej wyższej uczelni krakowskiej, których uczyłam. I to było szokujące dla mnie, chociaż znałam już ten objaw, ale to było kilkanaście lat temu i wtedy miałam takie precyzyjne potwierdzenie, że ci ludzie, którzy już osiągnęli wysoki etap swojego kształcenia, było tam kilka osób na 20 parę, które tworząc zdanie wielokrotnie złożone, mówili całkiem dobrze, prawda? Pięknie, logicznie układali myśl, wszystko było w największym porządku i w efekcie na koniec tak to zdanie po prostu zdychało jak azorek. Rozumiecie? Każde prawie zdanie. Jakby wykładając pewną swoją wiedzę, czy jakąś tezę swoją, ten człowiek mówił nawet idąc do kulminacji należycie tego zdania, czyli do tych antykadencji i wreszcie jest kulminacja, czyli najważniejsza rzecz w zdaniu przez nas podana, z której to kulminacji schodzimy do kadencji. I schodząc do tej kadencji, nawet jak to zrobił idealnie, to tam wiądł nagle, tak? I zacichał po prostu. Wiedziałam od razu, że jest to człowiek, który wyszedł na przykład z alkoholowej rodziny, albo był po prostu w jakiejś przemocowej sytuacji długo, tak? Któremu bez przerwy podcinano pień, tak? Mówił, a co ty w ogóle, ty nic nie jesteś warty? To, co ty, wiesz coś, umiesz coś? To czasami z podróżnych takich profesorów, tak, którzy byli promotorami pracy, też tacy ludzie zmiażdżeni wychodzili, prawda? Więc jak widzicie Państwo, te różne rzeczy z samego głosu, z intonacji właśnie można wyczytać. Tutaj mam cudowną anegdotę, no, zdarzenie prawdziwe z mojego życia, kiedy pewnego młodzieńca pod 40 w rodzinie namawiałam, żeby był łaskaw. Nie chodzi o mnie. Nie o mnie jest z mojej rodziny. I namawiałam, żebyś się po prostu ożenił, ale no, trudno mu było znaleźć kogoś, więc go namawiałam, żeby się wpisał na taką platformę katolicką, to już było naście lat temu, nie wiem czy istnieje, przeznaczeni.pl to się chyba nazywało. Tam dokonywano w ogóle porządnej weryfikacji tych, którzy się tam zgłaszali. Dlatego go na to namawiałam. Po miesiącu powiedział, nic się nie stało, nie będę, a to taki typ, co tak, nie. No i wreszcie ja mówię, słuchaj, dam ci te 30 zł, zapłać za tym następnym. Nie będę. Tak go prosiłam, że wreszcie się przyznał, że ten mail jego to tam będzie wisiał jeszcze miesiąc. Po niecałym miesiącu. Dzwoni do mnie i słyszę. Wiesz co, Iza, chciałem ci coś powiedzieć, bo wiesz, ja mówię, wiem, słyszę, jesteś zakochany, szczęśliwie. A mnie to skąd wiesz? Ja mówię, po długiej samogłosce i pełnym zdaniu. Rozumiecie? Bo przy tym, A tu nagle całkowicie rozwiązana mowa, tak? Czuć człowieka szczęśliwego. W tym wypadku zakochanego, bo to było to, czego głównie temu człowiekowi brakowało, tak? No i rzeczywiście, tak się to potem potoczyło, że są małżeństwem, wszystko się pięknie ułożyło. Czyli jeżeli ktoś się zastanawia, czy się prawdziwie zakochał, czy nie, to możesz to weryfikować. Czy się prawdziwie zakochał, tak. To nie wiem. Jak powiem, na przykład, ale czy jest szczęśliwy? Jakby poznałem dziewczynę. No. Poznałem dziewczynę. Czy ty wiesz, że tak było kiedyś? Nie powiem, że ta wersja jest prawdziwa. Słuchajcie,
To jest inny przypadek. Ten człowiek nie był u mnie w doradztwie, po prostu był przez sąsiedztwo. Kiedyś się zetknęliśmy w bardzo długiej rozmowie w jego kryzysie. I to było niesamowite, bo on właśnie po przejściu całej ogromnej przemiany, o której parę słów powiem za chwilę, któregoś razu mi opowiadał o tym, że jest zakochany i związany z bardzo, notabene, piękną, wykształconą kobietą. Też młodą kobietą jak on. Oni byli około 30 wtedy. I ja mówię, a dlaczego pan mówi w taki sposób, jakby pan był wygaszanym piecem hutniczym w ogóle? No. Co to jest w ogóle? Dlaczego to tak? No i okazało się, że on nie był w stanie w ogóle udźwignąć takiej relacji. Nie był w stanie. Dlatego cały aparat był natychmiast zamknięty, bo on był zamknięty na tę osobę. Dlaczego się nie potrafił otworzyć? Ano dlatego, że nie przepracował swojej alkoholicznej rodziny. Tak? Ojciec był alkoholikiem. Po części również przemocowym. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek przeszedł przez terapię, poszedł na psychologię i dzisiaj jest świetnym psychologiem. I tutaj warto byłoby powiedzieć o czymś, co jest niezwykle ważne, co myślę, że w nim się również objawiało, w takim sztywności ciała strasznym, w takim patosie w mówieniu, nadmiernym takim wysztywnieniu we wszystkim. Kiedy on to zaczął przepracować, to wszystko się w ciele i w sposobie mówienia też zmieniło. Ja tu chciałabym powiedzieć coś, co sobie zapisałam jako rzecz konieczną, a Roman mówił, że to pewnie kiedyś będzie może tematem naszego spotkania jeszcze kiedyś. Ale proszę Państwa, są takie rzeczy, które są dla mnie szybko rozpoznawalne w głosie, w ciele, w mimice, z którymi się bardzo trudno pracuje. Ale logoterapia ma tę wielką, wspaniałą cechę, że nie trzeba grzebać na kozetce pacjentowi we flakach, za przeproszeniem, do samej kozetki, tak? Co potem się w 60-tych latach psychiatrzy amerykańscy z tego wycofywali, prawda? Bo widzieli, że doszli do 200 sesji, a tu nic. Że właśnie trzeba dotknąć niektórych rzeczy, pomóc temu człowiekowi odnaleźć w sobie, bo tutaj rzeczywiście ja też, tak jak w logoterapii się mówi, od zawsze idę za człowiekiem, tak? Nie próbuję mu nic narzucać. Ja nawet ucząc pracy głosem i autoprezentacji już dawno, dawno, zanim jeszcze zrobiłam ten kurs logoterapii, mówiłam: nie kreuj swojego wizerunku, czyli kompletnie pod prąd, tak? Nie kreuj swojego wizerunku. Szukaj wewnętrznej prawdy, bo wtedy twój głos stanie się też prawdziwy. Tak? Odnajdziesz brzmienie piękne swojego wewnętrznego, swojego głosu. I czyli możemy wykreować siebie, gdzieś zanim... A ten głos oczywiście będzie bardzo pięknie ustawiony. Na maskę, jak się to kiedyś uczyło, prawda? Więc ja mogę oczywiście tutaj mieć, ale za tym idzie natychmiast sztuczny gest, prawda? To między innymi dlatego się tak nabijano często, teraz już są na szczęście inne metody śpiewu, ale kiedyś się tak nabijano z tenorów, prawda? Bo wchodził do warzywniaka i mówił: poproszę 2 kilo marchewki, prawda? Czyli na przeponie zawsze, prawda? Na appoggio. I to jest nienaturalne. Gdybym tutaj chciała pracować, a wolałabym bez mikrofonu pracować, to też do Państwa mówiłabym normalnym głosem, obejmując bez problemu tę salę, czy ona by nawet miała 200 osób, czy w Teatrze Wybrzeże grałam bez mikrofonu 700 osób widownia. Tak? To nie jest w prawidłowym wnętrzu żaden problem. I nie trzeba wcale używać wielce postawionego głosu, jak mówię. Ale zmierzam do tego sedna, o którym wspomniałam, że tak ogromnie ważne jest to, żeby uporządkować swoje wnętrze, żeby przebaczyć, proszę Państwa. Człowiek, który żyje w nieprzebaczeniu, nie dojdzie, z mojego 30-letniego przeszło doświadczenia, bo od, jak powiedziałam, od 90 roku uczę, nie dojdzie do prawidłowej emisji głosu. Oczywiście, że się może nauczyć impostować głos itd., tak, ale nie będzie tu naturalnej emisji.
I tutaj mam wielki, odkrywam wielki problem, który jest no, pewnie w naszym tu społeczeństwie, prawda, polskim, europejskim też myślę, naszej kulturze, że nie rozróżnia się, czym jest przebaczenie, a czym jest pojednanie. Że ja się nie muszę z kimś pojednać, żeby przebaczyć. Ktoś może mnie dalej dręczyć, a ja mu przebaczam. Tak? Bo przebaczenie jest warunkiem mojej wewnętrznej wolności. A głos jest ikoną akustyczną człowieka, więc wtedy dopiero w pełni brzmi, kiedy ja wewnętrznie jestem wolna. Ale pojednanie jest czymś zupełnie innym. Przychodzi ten, kto skrzywdził i mówi do ciebie, przepraszam cię za to i za to. Jak mógłbym to naprawić? Jak mogłabym to naprawić? Prawda? I wtedy mamy zupełnie inną sytuację. Ale do samego przebaczenia nie jest nam potrzebna ta druga osoba. Tak? Nie musimy z nią wchodzić w kontakt, nagle jej lubić itd. itp. Mamy nie nienawidzić. Mamy dobrze życzyć i przebaczyć. Bo od tego zależy nasze zdrowie. A nasze wewnętrzne zdrowie dokładnie uzyskuje ten obraz w naszym głosie. Tak? I to słychać. Wiele przypadków takich wcześniej odkryłam. Mianowicie na przykład kobiety, ja mam prawie 65 lat w tym roku kończę. Kobiety w moim wieku, które gdzieś tam znalazły się z jakichś powodów na kursie u mnie, ale oczywiście to była też obserwacja jakaś życiowa, ale takie kobiety też miałam w kursach jakichś. Pani, która ma tam właśnie 60 parę lat i wiecznie mówi takim głosem, wiecznie takim zawyżonym, tak? I takim jakby, no, starającym się strasznie, żeby ją polubiono, tak? I kiedyś, jak byłam młodsza i się wściekałam na to strasznie, czując w tym jakiś fałsz, to mówiłam, że jest w stanie skokietować facetów, kobiety i nogę od stołu. Ale na szczęście się zestarzałam i trochę współczucia do mnie przyszło w tym temacie i zrozumiałam, dlaczego tak jest. Dlaczego tak się posługuje, ta osoba posługuje się takim głosem. Otóż dlatego, że podświadomie szuka obrony i sytuacji wyjścia, czy raczej ominięcia konfrontacji z własną matką na ogół. Czyli ja jestem dziewczynką. Nie wchodzę ci w drogę zupełnie, jestem dzieckiem. No przecież nie będziesz chyba na dziecko napadać, tak? Ani mną zarządzać. I to się przelewa na wszystkich innych ludzi też, tak? Ta relacja. Więc póki nie nastąpi uniezależnienie i uporządkowanie tej relacji z matką, głos tej kobiety się nie ustabilizuje. I ja mam za sobą przynajmniej 3 takie przypadki, kiedy zwyciężyłam. Tak? I nagle usłyszałam kobietę, która mówi pięknym altem. Mówi, tak, pojechałam do mamy, wszystko jej powiedziałam, ona mnie przeprosiła, powiedziała, nawet sobie nie zdawałam sprawy, co ci robię. Tak, tak. Jeden był z tych przypadków taki właśnie. Ale w podobnym stylu mam jakby z innej sfery wiekowej przykład. Młodego chłopaka, którego ktoś tam odrzucił i nie chciał mu udzielać lekcji śpiewu przy gitarze. I powiedział, idź tam do tej orkiszowej, ona może ci coś pomoże. To był młody chłopak, miał 16 lat. Słucham go, ja mówię, młody, ale ja nie uczę w śpiewie, ja uczę pracy głosem, w mówieniu, tak, i wystąpień publicznych. No to chcesz śpiewać przy gitarze, mogę cię tutaj przetestować pod tym względem, posłuchać trochę jak śpiewasz, bo czegoś się przecież w końcu uczyłam w tej teatralnej, nawet w jakichś 2 czy 3 spektaklach takich wystąpiłam. No ale to nie jest moja specjalizacja. Dobrze, no to zaczęliśmy jakąś tam pracę, troszkę go do czegoś podprowadziłam, rozeszliśmy się. Po 2 latach ten człowiek do mnie przychodzi, ma 18, ma decydować za chwilę, na jakie studia pójdzie i mówi, dalej sobie nie radzę z głosem. Nie wiem, co jest, słyszę siebie, a wrażliwy bardzo człowiek, wysoko wrażliwy, zdolny bardzo. Dlaczego ja ciągle tak zawyżam ten głos, a przecież tak naprawdę już doświadczyłem tego, że no, po tej mutacji jednak mam baryton, tak? Mam ładny, dość niski głos.
I wyobraźcie sobie, że w lato po tamtym spotkaniu przeszedł kilka kursów pracy głosem. Ale jakich? Flamenko, biały białoruski śpiew, żydowski śpiew. I mówi, że na ćwiczeniach, tak, w grupie, był w stanie pięknie zaśpiewać, nawet solo czasami, ale jak próbował to powtórzyć sam, to nic z tego nie wychodziło. A przecież się nauczył. To co się działo? I proszę sobie wyobrazić, że od słowa, doszliśmy do tego, że on, który ma troje starszego rodzeństwa, jest z rodziny w żaden sposób nie patologicznej, ale ojciec jest szalonym autokratą. I kiedy przyszedł do mnie tej jesieni, ja mu powiedziałam tak, słuchaj, zbliżają się święta. To, cośmy tutaj ćwiczyli, to, co do mnie pięknie mówisz, proszę zrobić tak, przećwiczyć to sobie. No, ja nie wspominam teraz o wielu ćwiczeniach normalnie z impostacji i emisji głosu, które z nimi robiłam, również fizyczne pewne ćwiczenia. Masz to przećwiczyć i kiedy ojciec, co mi opowiedział, po Wigilii idzie do swojego gabinetu, no to był człowiek elitarnego zawodu, zresztą cała ta rodzina inteligencka, masz iść do ojca, zapukać do drzwi. Aha, jednego warunku nie powiedziałam jeszcze, który stawiam zawsze. Proszę w sobie wypracować postawę wdzięczności i szacunku. W innej sytuacji proszę nie próbować naprawiać swoich relacji. To nie ma żadnego sensu. Niczego się nie uzyska, a zwłaszcza w relacji z rodzicami. Więc najpierw to, jak się modlisz, to przemódl, przemyśl i z taką postawą wejdź, tak? Modulacja postawy, jedna z metod, prawda? Logoterapii franklowskiej, tak. Wejdź do ojca, ale tak, zapukaj do niego, do tego gabinetu, poczekaj, aż on cię poprosi, wejdź i poczekaj, czy cię poprosi, żebyś usiadł, a jak nie, to stój. I powiedz do ojca tym pięknym swoim męskim, niskim głosem, a to było tuż przed wyborem studiów, mogłyby być w kierunku ojca, a mogły gdzieś być gdzie indziej. I powiedz do ojca to wypracowane zdanie: tato, chciałbym poważnie porozmawiać z tobą o moich planach. No i nastąpiło coś, czego nawet ja nie przewidziałam. Tak? No bo spróbujcie państwo wymyślić, jaka była reakcja ojca na to. Przychodzi do niego tam 19-letni syn i pierwszy raz w życiu, ten najmłodszy z czwórki, i pierwszy raz w życiu do niego mówi takie słowa, tym głosem. Jak zareagował ojciec? Czy ktoś ma pomysł? Rozpłakał się. Rozpłakał się, no dobrze. Ciekawy pomysł. No w końcu, synu. Tak, że mężczyzna przyszedł, tak? Tak. Mocno się zdziwiłem. Też nie. Roześmiał. Mocno się zdziwiłem, tak? Co jeszcze? Roześmiał. Mógł się roześmiać, tak. Co jeszcze? Ja miałam też ze trzy koncepcje, żadna z nich nie pasowała. Nic nie powiedział. Nic nie powiedział, to jest małe piwo w dużym kuflu, jak ja to mówię. Po prostu nie powiedział nic i wyszedł ze swojego gabinetu, ze swojego terytorium. Czy sobie to wyobrażacie? Syn go zdetronizował. Zdetronizował, tak. Jednym zdaniem wypowiedzianym głosem z serca, prawdziwym, z tym poczuciem, że idzie do swojego ojca, któremu zawdzięcza urodzenie, wychowanie, tak? Wiele dobrych rzeczy. To musiało wszystko zabrzmieć w tym głosie. Tak tego ojca to uderzyło. Od tamtej pory ten młody chłopak, najmłodszy w rodzeństwie, zaczął spraszać rodzeństwo, żeby nie przyjeżdżali tylko na Wigilię i na Wielkanoc, tak? Żeby przyjeżdżali do rodziców, żeby razem gdzieś się wybierali, żeby coś skonsolidował rodzinę. A zaczęło się od zmiany postawy i zmiany głosu. Bo w tym obrazie głosu, zapewne postawie ciała, mimice, ten ojciec zobaczył, że w pewnych pewnie sferach ten syn go przeskoczył. Bo wielu z nas chce coś naprawić, prawda? Wie, że się nie do końca dobrze zachowuje, chce coś naprawić, a tu nagle ktoś przychodzi i wyłamuje jakąś tamę.
tak mi to koresponduje z taką historią też jednego pacjenta, twój głos troszkę odpocznie. Tak, dziękuję. Ale faktycznie, który ciągle narzekał, no jest już w terapii powiedzmy około roku, ciągle narzekał, że inni ludzie nie słyszą tego, jak on cierpi, jak on przeżywa kryzysy, nie? Jak potrzebuje jakiejś pomocy w pracy, potrzebuje, miał taki trudny czas pod koniec roku ubiegłego, że dużo projektów bardzo odpowiedzialnych. I mówi, że no ma przyjaciół, ma znajomych, chce ich poprosić o pomoc, ale jak on mówi właśnie o tym, że on potrzebuje tej pomocy, to nikt go nie słucha. I ja go poprosiłem, żebyśmy przećwiczyli. Nie? I mówię, no to niech pan mi powie, bo pan już jest prawie na wykończeniu, nie? Już bierze leki, już się jakieś myśli takie autodestrukcyjne pojawiają. To mówię, to niech mi pan powie właśnie, przekaże. Nie? Ma pan przed sobą swojego kolegę, który no teraz może panu pomóc, może pana uratować, pan już jest na ostrzu noża. Niech mi pan powie o tym kryzysie. No i odegraliśmy tą scenkę, mówi, no wiesz, bo tak dużo mam ostatnio zajęć, tak, bo może, nie wiem, może by mi ktoś pomógł, może... I to było przedstawienie jakby największej, można powiedzieć, w jego życiu takiej sytuacji krytycznej właśnie w taki sposób. Tak. Nie, że tam w ogóle, ja mówię, proszę pana, ja też bym panu nie pomógł. Jakby roszczeniowo. Tak, tam w ogóle nie było słychać dramatyzmu, tam nie było słychać emocji. Tak. Słuchaj, no pali mi się pod nogami, ja potrzebuję twojej pomocy, bo inaczej to ja nie dam rady. Mieć. Tylko tam był taki, no wiesz, bo jakbyś miał czas, żebyś mi tam pomógł, ostatnio sobie tak nie radzę. I to czasami, nie? Tak zachęcam państwa, bo możemy mieć takie wrażenie, że inni nas nie słyszą, inni nas nie rozumieją, inni nie są w stanie czytać naszych emocji. Spróbujmy komuś to powiedzieć i posłuchajmy, jak on nas odbiera, nie? Bo czasami... To, co jest, myślę, takie trudne i co w terapii wychodzi, to, że nam się wydaje, że my się jakoś prezentujemy innym osobom, a może się okazać, że my się całkowicie inaczej prezentujemy. Nie? Że inni nas inaczej odbierają. Inaczej nas odbierają, niż nam się wydaje. Nie? Tak. Że ja mam przekonanie, że ja mówię, pokazuję złość. Ja poprosiłem go, niech pan się zezłości. On mówi, no wkurza mnie to. Nie, no to... No, ja miałam bardzo podobny przypadek takiego człowieka, który jest często przez różnych ludzi diagnozowany jako typ depresyjny, nie wiadomo co. Mnie się podoba teoria, że depresja nie jest chorobą, tylko jest objawem. Tak. No tak jestem jak terapii, tak. Depresja coś mi mówi o mnie, a nie jest... Dokładnie. Znaczy chorobą, którą się leczy, ale która jest jakby... No ona jest skutkiem po prostu, zdecydowanie. Trzeba znaleźć tę przyczynę. W moim przekonaniu tak jest. Tutaj nie mamy jakby pola do tego i czasu, żeby o tym powiedzieć, ale warto byłoby częściej rozróżniać w terapii, czym jest depresja, czym jest acedia, prawda? I ja myślę, że ten człowiek młody, 20-paroletni, to była typowa acedia, tak? Który był ciągnięty przez różne osoby, między innymi przeze mnie przez długi czas i z bardzo średnim skutkiem. I któregoś razu na naszym spotkaniu poprosiłam, żeby przyszedł nie w miękkich butach, tak, takich trampkach czy czymś, tylko żeby przyszedł w prawidłowych, męskich trzewikach. I kazałam mu, tak, schowaj te trampki. Proszę państwa, to w jaki sposób się chodzi, w czym się chodzi, na czym się stoi, że tak powiem, to jest... Naprawdę ogromnie ważna rzecz. To buduje ciało i głos. Aktor po pierwsze pyta, co będzie miał na scenie na nogach. Czy będzie boso, czy będzie na obcasie kobieta, czy jak to będzie wyglądać, czy może na jakimś koturnie zjawisko. Ja tego chłopaka poprosiłam o taką dziwną rzecz, żeby się schował za drzwi i wszedł do mnie jako do swojego przełożonego, od którego pożyczył pieniądze, fizycznie tam jakieś złapał pieniądze w banknotach, przyszedł, miał on taki właśnie, no, lebiodowaty, że tak powiem, w zachowaniu, tak, 2 metry takie, i żeby rąbnął, tak, tymi pieniędzmi o stół, powiedział, masz, zwracam ci mój dług. Czy wy wiecie, że jak przyszedł w tych butach, i to wykonał, to on to zrobił. On to potrafił zrobić. I ja mówię, to słuchaj, mój drogi, to co ty tutaj kreujesz? Co ty budujesz, tak? Strasznie chciałby być zakochany. Chciałby mieć kogoś do pary, że tak powiem. A tymczasem opowiada mi któregoś razu, że był na spływie kajakowym, pływał z dziewczyną, która była na wózku.
Czyli naprawdę musiał w to włożyć pewien trud też, tak? I z pewnych przesłanek ewidentnie czułam, że dziewczyna dawała mu jakieś sygnały, że byłby dla niej cennym życiowo człowiekiem, także, że no, duży się w nim. Nie odpowiedział na to. A miał nie tylko predyspozycję, ale wykształcenie wręcz po temu, żeby umieć z takim człowiekiem żyć, tak? I tego daru nie przyjął. No to ja się nie dziwię, że on dalej siedzi w tej acedii, tak? No i tak właśnie to jest, prawda? I wtedy słyszę taką zacichający strumyczek taki, no to jak masz wybór, tak? To, co mówi Frank, prawda? Że mogą z tobą zrobić wszystko, mogą cię zdeptać, zniszczyć, jak w obozach koncentracyjnych, tak? A jednocześnie ty masz zawsze tę ostatni akt swojej wolności, czyli wybór postawy. Tutaj fantastycznym przykładem, zawsze jasnym i przejrzystym, jest postawa Maksymiliana Kolbe. Tak? Ja mam taką wielką satysfakcję zawsze, jak sobie przypominam tę scenę, którą zresztą w jakichś spektaklach czytanych przywoływałam z książki Frossarda. Jak on staje przed tym Szwabem, Fritschem, który go tak katuje tam i wysyła na śmierć, staje przed nim i brylantową Niemczyzną do niego mówi: jestem polskim kapłanem. Chcę oddać życie za tego mężczyznę, który jest mężem i ojcem. Brylantową, on zapomniał go zastrzelić z wrażenia. Tak? Więc jeśli mówimy o tych współczesnych kategoriach sukcesu, no to po prostu, owszem, umarł zakatowany tam, ale po prostu rozłożył na łopatki tego Fritscha tam, który tylu ludzi zniszczył i zabił. Bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że zobaczmy, nie, że głos to jest to, przez co się komunikujemy ze światem. Tak. To jest to, przez co budujemy tak naprawdę relacje. I mowa, tylko człowiekowi przynależy, jest dana, tak mowa. To jest cała postawa ciała, nie, to jak stoimy, to jak właśnie wyrażamy przez swój głos to, co myślimy, to, co czujemy, to, co przeżywamy. Tak jak opowiadasz, moja historia życia wyraża się przez mój głos. Moja tęsknota, moje pragnienia, moje marzenia. Tak. Wszystko. Nie? I czyli drugi człowiek to podświadomie odczytuje. Zobaczcie Państwo na przykład relacje maleńkich dzieci, maleńkich, takich dosłownie niespełna rocznych, niespełna dwuletnich. Jak reagują na mimikę innych osób i jak reagują na głos. Tak? To jest fascynujące. One już odczytują, przecież nie rozumieją języka nawet swojego ojczystego. Tak? Ale mimo to tak fantastycznie potrafią pewne rzeczy rozczytać, więc to jest nam dane po prostu, my to mamy w odruchu, tak? Możecie Państwo tego nie wiedzieć, tak? Ale jeśli będę tutaj rozmawiała z Wami w taki sposób, tak? Rozwalona w fotelu i mówię, tak bardzo mi na Państwu zależy, wiecie, no. Bardzo jesteście dla mnie cennymi słuchaczami, nie? Fajnie jest, nie? No. Rozumiecie, kiedy zależy mi na moim słuchaczu, tak? Czy zależy mi na osobie, z którą jestem w relacji, moje ciało jest wychylone do. Tak? A już choćby nawet jeśli obdarzam kogoś swoją ironią, to już łapię dystans do niego. Coś się pan tak wystroiłeś dzisiaj, nie? Prawda? Czyli już jestem odchylona. Nawet jak siedzę, pokazuję to swoim ciałem. Więc trzeba się poprawić. Popraw się pan. Mówiłaś, Izabela, też o tej swojej metodzie, bo tam wspominaliśmy, ona jak brzmiała nazwa tej twojej metody. Znaczy, może to jest tak nie do końca, że to jest w pełni ta nazwa, bo ja zawsze mówię, że są to dwa filary, prawda? Ten warsztat aktorski i logoterapia wreszcie zdobyta. Ale w tej metodzie opracowałam taki skrót, który bardzo pięknie pokazuje, jakie musisz spełnić warunki, żeby dobrze mówić. Jakie musisz spełnić warunki. Więc ten mój skrót brzmi następująco. Ofa, Piaf. To jest nazwa metody. Tak, to jest skrótowiec, który... Ofa, Piaf. Ale to jest tylko część mojej metody oczywiście. Bo to są właśnie skompilowane w skrótowcu warunki dobrego mówienia. Czyli pierwsze, co to jest na O? Otwartość. Też. No. W mówieniu. W mówieniu. To jest czysto fizyczne cechy. Otwarte usta.
co musimy robić, żeby mówić? Oddychać. Oddychać, tak, czyli to jest oddech. F. Fonacja. Fonacja musi nastąpić, tak. Bierzemy powietrze, wypuszczamy je przez krtań i krtań nam daje dźwięk, tak? No więc spróbujcie Państwo powiedzieć głoskę U, kompletnie rozluźniwszy całą buzię, cały aparat, nic nie ruszając, tylko na takim luzie, powiedzcie U. U. Fonacja jest. A co jest na A potrzebne? Artykulacja. Artykulacja, proszę Pana, tak. Już ma Pan czwórkę zaliczoną. Artykulacja, proszę Państwa, czyli wyrzeźbienie dźwięku. Tak? Czyli proszę wysunąć usta do przodu i powiedzieć U. U. Tak jakbyście chcieli malucha takiego słodkiego pocałować. U. U. Tak? I to jest, proszę Państwa, ten wektor wysunięcia prawidłowy i najwyższy, który nas doprowadzi do dobrego mówienia, co pokażę za chwilę na samogłoskach, na szyku samogłosek, którym ja pracuję. Zaraz będą ćwiczenia. To już jest ten czas. Wszystko mam porzucić. No szkoda, jeszcze sprawdzę za chwilę, co ja... Tak. Więc to jest ta triada, którą musimy po pierwsze utrzymać, tak? Czyli oddech, fonacja i artykulacja. Mamy jakiś ukształtowany dźwięk. Czyli ofa. Ofa, tak. No to co teraz w tym słynnym nazwisku się ukryło? Tak, Piaf. Jak na to wpadłam, byłam bardzo szczęśliwa, bo doszłam do wniosku, aha, chyba dotknęłam jakiejś prawdy, bo to się łatwo zapamięta. Więc Piaf, czyli pierwsza litera P, mówi nam, że powinniśmy trzymać co? Postawę, prawda? Postawę. Czyli postawę, czyli powinniśmy mieć kąt prosty w kolanach, kąt prosty w biodrach, należycie utrzymaną głowę w królewskiej postawie. Nie zadartą brodę, bo masz napiętą krtań i sobie możesz marzyć o dobrym mówieniu. Nie spuszczoną, prawda? Bo wtedy całkiem coś. Ale na przykład, ja doskonale rozróżniam, teraz akurat dużo mniej słucham radia niż kiedyś, ale doskonale słyszałam, jak w nocnym radiu znany mi głos, tak, siedział w fotelu z nogami na stole. To naprawdę da się wychwycić. Więc mamy postawę. Co to jest to I? Mówiłam o tym dzisiaj. Intonacja. Tak, intonacja. Mamy, jak mówiłam, antykadencyjne intonacje, czyli wznoszące, osiągamy kulminację i jeśli jest zdanie kilkukrotnie złożone, to półkadencją, czyli tym niedomykaniem, tak, schodzimy do ostatniej frazy, w zdaniu twierdzącym oczywiście, które się kończy kadencją. Czyli siadam na kropce, tak? Czyli to jest intonacja. Ta intonacja jest wielkim narzędziem w komunikacji, ponieważ jeśli nie zastosujesz antykadencji w pytaniu, to jak chcesz, żeby ci ktoś odpowiedział, tak? Czy pani jechała tramwajem? Czy pani jechała tramwajem? Prawda? A jednocześnie zobaczcie państwo, jakie, przepraszam za słowo, ale jakie obrzydliwe rzeczy się dzieją z ludźmi, niestety wskutek wielu różnych seriali, które to wkładają do głów od 90. lat. Bo przecież to nie jest żadna nowość, jak wielu młodych ludzi, a nawet niekoniecznie bardzo młodych, chwyciło taką ohydną intonację, nie wiem, no na przykład mama pyta syna, co robiłeś dzisiaj po południu? Byłem jeszcze w szkole? To jest odpowiedź? Byłem jeszcze w szkole? Odpowiada intonacją pytającą, co jest moim zdaniem uwłaczające po prostu, tak? Uwłaczające, jest zaczepne. Wyraża brak szacunku. Więc to są rzeczy no, bardzo ważne, tak? To, co, czym jest kadencja, to już myślę, że dostatecznie szeroko powiedziałam. No to mamy A. Hmm? Co to będzie? No nie, no to przecież są... Sfery już są jednymi literami określone, nie idziemy. Co może być jeszcze ważne w języku i w sposobie posługiwania się tymi... Akcent, oczywiście. Jak są tu filolodzy, to wiedzą, że jest ich przynajmniej w języku polskim kilkanaście, ale ja wymagam trzech.
podstawowy akcent w języku polskim jest na którą sylabę? Na przedostatnią, podstawowy. Ale mamy w słowach pochodzenia łacińskiego, greckiego trzecią od końca, tak? Gramatyka, polityka, ale nie nauka. Wszyscy prawie rektorzy polskich, krakowskich, zwłaszcza uczelni też, mówią nauka. To, przepraszam, łukacie na tych uniwersytetach, czy co wy robicie tam? Jak jest po angielsku choćby nauka? Jest źródło słów łaciński czy grecki? Nie mamy. Patrząc na niemiecki, francuski czy angielski, możemy znaleźć ten źródło słów. Jeśli nie ma tego powtórzonego w języku polskim, znaczy, że to jest polskie słowo. Ile ma sylab? Trzy. Prawda? Na-u-ka. Która po polsku jest akcentowana? Druga od końca, czyli u. Cztery plus. A ta pani już pięć. Czyli mamy słowo nauka. Prawda? Nauka. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę. Drugi akcent to jest akcent inicjalny, początkowy, czyli góralski akcent na pierwszą, prawda, który stale słyszę w telewizji i w radiu, choćby tam wcale nie było tego akcentu, to i tak go tam postawią. On jest nam potrzebny w jakich słowach? Tych, które mają więcej niż cztery sylaby, prawda? Przechodziliśmy, tak? Jest oboczność akcentowa już z naszym, bo nie jest na przechodziliśmy gomułkowskie, tylko przechodziliśmy, prawda? Ale ma więcej sylab niż cztery, więc ta początkowa pierwsza jest już uderzona. Przechodziliśmy, rozumiemy się? Uniwersytet. Dlaczego? Dlatego, że ten długi pociąg jest nam łatwiej rozpędzić, rozumiecie? A jeszcze wam zdradzę taką sztuczkę aktorską, która jest znana od wielu, wielu lat, ale jest bezcenna, bo kiedy mamy kłopot z jakimkolwiek słowem, z wypowiedzeniem go, bo jest długie, zwłaszcza to przy długich słowach się nam zdarza, to co powinniśmy zrobić? Zapisać je, podzielić na sylaby i zacząć mówić od tyłu. Czyli kleić, tak? Na przykład, gdybyśmy wzięli słowo właśnie to wypowiedziane, gdzie latasz? Jakie? Nie, spróbujmy z uniwersytet, dobrze? Uniwersytet. Muszę sobie to też zapisać, żeby nie wylecieć, bo to wcale nie jest takie łatwe. Uniwersytet, proszę bardzo, dzielimy na sylaby. Uniwersytet, tak? I ćwiczymy tak, cały czas pilnując akcentów, które są. Czyli jest tak, tet, tak? Sytet, prawda? Tu mamy akcent właściwy w słowie, tak? Sytet, prawda? Wersytet, tak? Tak. Przepraszam, ja się pomyliłam. To jest słowo właśnie o źródłosłowie greckim i łacińskim, z tej grupy się wywodzi, czyli nie na sytet, tylko na wersytet jest właściwy akcent. Proszę wybaczyć. Tet, sytet, wersytet, tak? Niwersytet, uniwersytet. To powtórzmy. Uniwersytet, tak. Proszę Państwa, jest to przedziwna rzecz. Jak macie wystąpienie publiczne przed sobą, to wszystkie trudne słowa, z których wylatujecie, proponuję tak przepracować. To XIX-wieczni aktorzy już to robili. Jest to znana metoda, ale bardzo skuteczna. Tak? No i przy czym to my jesteśmy? Przy akcencie? Aha, no i ulubiony mój akcent, proszę Państwa, akcent logiczny w zdaniu, prawda? Akcent logiczny. Czyli przychodzi nauczyciel i mówi do Jasia. Jasiu, idź do naszej klasy, tam stoją trzy szafy. Podejdź do zielonej szafy i przynieś to, co leży najwyżej w tej szafie. Dziecko stoi, myśli, nie wie, o co chodzi. Przychodzi drugi nauczyciel i mówi tak. Jasiu, idź do naszej klasy, tam stoją trzy szafy. Podejdź do zielonej szafy i przynieś to, co leży najwyżej w tej szafie. Rozumiecie Państwo? Akcent logiczny, czasami w rodzinach nawet to widać. Matka tłucze i tłucze do tych dzieci, nic nie rozumieją. Ojciec przychodzi,
Ten to ma autorytet, nie? Powie i dziecko natychmiast zrobi i zrozumie. No tak, ale tak się jakoś dziwnie składa, że mama wyniosła to też z domu i trajkocze jak trajkotka, a tato przychodzi, mówi jedno zdanie z precyzyjnym akcentem logicznym. I dziecko rozumie komunikat do niego nadany, prawda? Więc proszę zwrócić na to uwagę, jak to jest cenna rzecz. No i ostatnia rzecz, to już jest wyższa szkoła jazdy, tak? Woltyżerka, czyli na F. Na F. Panie, nalej mi pan wody. Na F. Jeśli dany mówca, co chciałabym, żeby i tego uczę, był słyszalny i skuteczny. Tak? Nie fonetyka. Frazowanie. Frazowanie. Frazowanie zdań. No bo jeśli będę mówiła jak ten, prawda, automat bez przerwy, ta, to nigdy tego nie zrozumiecie. Nie zapamiętacie wiedzy, którą chcę wam przekazać. Ale jeśli powiem tak. Pa. No. Ile było fraz? Słuchowcy, ile było fraz? No, twórz w głowie, przecież umiecie to robić. To jest pytanie na piątkę. No, na piątkę właśnie. To ile było? Pięć. Było pięć fraz. Trzy były wznoszące do kulminacji, gdzie zrobiłam pauzę i dobrałam troszeczkę powietrza i dwiema, tą półkadencją, zeszłam do ostatniej frazy, którą nie tylko zakończyłam kadencją, ale zrobiłam kodę, tak? Czyli rozciągnęłam również w czasie po to, żeby było słychać, usiadłam na finale, tak? Zakończyłam. Więc widzicie Państwo, ofa piaf, jeśli to spamiętacie, to... Ale tutaj się muszę pochwalić, że... Tak, mówię, że będzie jakiś kurs online tak. Z tego, tak? Więc skończyłam wreszcie opracowywanie tego kursu i mam nadzieję go wkrótce zamieścić w internecie, będzie go można kupić. Rozumiem, że dla naszych słuchaczy z rabatem. No, czy lista jest jakaś zrobiona? Rozumiem, że dla naszych słuchaczy będzie z rabatem. Jeśli się wpiszą na listę. Proszę Państwa, nie wiem jeszcze, gdzie mi się go uda umieścić, ponieważ nie mam firmy, aczkolwiek po niej jest ta piękna nazwa, którą szybko znajdziecie na Facebooku, albowiem Izabela to jest 7 liter, a izofona to też jest 7 liter. I jest to słowo odnoszące się właśnie do dźwięku. I tak się nazywa ten mój Instytut Pracy Głosem i Autoprezentacji, Izofona właśnie. Więc jak wpiszecie, znajdziecie mnie na Facebooku i tam wkrótce będą, mam nadzieję, wiadomości, bo to jest wielki jakiś trud z tym umieszczaniem w internecie do sprzedaży, że nie mając własnej strony itd. itp. Ale ufam, że to się wreszcie uda. Jest tam naprawdę dużo szersza wiedza niż to, czego byłam dzisiaj w stanie dotknąć. Dwa pytania z mojej strony. Ćwiczenia i tak. Czas dla publiczności, dobrze? I czas dla publiczności. Miałaś jakieś takie swoje osobiste doświadczenie, że faktycznie, nie wiem, czy głos, czy praca z głosem, czy jakaś właśnie taka osobista rzecz pozwoliła ci przejść przez jakiś właśnie taki kryzys, wydobyć się z czegoś, co dla ciebie też osobiście było jakoś trudne, gdzie... Tak, oczywiście. Nie wyłożę Państwu tu dzisiaj kwestii fizjologii, budowy aparatu mowy, ale powiem tylko, że pod krtanią mamy mięsień pierścieniowo-tarczowy, o którym ja, spec od głosu, dowiedziałam się, szczerze mówiąc, kilkanaście lat temu dopiero, jak jest ważne niesłychanie, zwłaszcza dla śpiewaków, ale w życiu codziennym też ma dla każdego człowieka ogromne znaczenie w kwestii mowy. Natomiast jest takim świetnym papierkiem lakmusowym, o którym się dowiedziałam post factum po śmierci mego ojca w 2009 roku. Jak widzicie, jestem teraz w żałobie po mamie, która zmarła 7 miesięcy temu, a nią się zajmowałam 5 lat, właściwie w ostatnie 2 paliatywnie. I już teraz właściwie dużo mniej tym razem cierpię na to, ale wtedy nie wiedziałam, co się ze mną dzieje.
Ponieważ jadąc na wykłady na UPJP 2, czy prowadząc swoje teatru hagiograf mojego oblicza imion, ja, która się zwykle w samochodzie rozgrzewam, tak, wtedy jadąc do pracy, musiałam się rozgrzewać dużo dłużej. I nie wiedziałam, co to jest to coś, co ja czuję, taki niesamowity ucisk w gardle, tak? Który musiałam długą pracą rozluźniać. Wielu moich, znaczy niewielu, no dwie, trzy osoby z moich najbliższych kolegów, którzy mnie znali w działaniu scenicznym długo, pytałam, słuchaj, ty nie słyszysz, że ja mam inny głos, że mam mniej alikwot w głosie w ogóle? Coś tu jest nie tak. Alikwot? Czyli składowych takich głosów, w sensie barwy głosu. I nie mówili, że nic nie słyszą takiego. Ale ja to czułam i takie miałam poczucie siebie też, że to jest jakaś dysfunkcja. I dopiero jak przyjechał do szkoły teatralnej, no już byłam tam 20 lat po szkole, jak nie więcej, przyjechał Hubert Noe, taki foniatra i śpiewak jednocześnie. Lekarz, który leczył, dbał o głos na przykład Barbra Streisand. No to możecie sobie wyobrazić, 4 oktawy. I on wtedy wytłumaczył, co to znaczy praca tego mięśnia pierścieniowo-tarczowego właśnie pod krtanią. Że on się po prostu zaciska, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś bólu, żałobie, w stresie bojowym, trwającym Bóg wie jak długo, że on się po prostu zaciska. I tego ja doświadczyłam w tej żałobie po ojcu. Tak? Teraz już mając tę świadomość jakby, to myślę, że byłam też w stanie to trochę rozładować sama, dlatego mnie aż tak nie dotknęło, ale nie mam jakby poczucia, że mój głos już wrócił do pełni. Tak? Nie mam takiego poczucia. Mam nadzieję, że do mojego jubileuszu do tego dojdę. Ale jest to naprawdę trudne. Także wyobraźcie sobie taką rzecz Państwo. Spróbujcie poczuć, co się z Wami dzieje, kiedy chce Wam się płakać. Wzbudźcie w sobie taki... Krtań się w ogóle podnosi, tak? I właśnie ten ucisk, który czujecie. To jest ten mięsień pierścieniowo-tarczowy, tak? Ale przy okazji muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która bardzo służy zdrowiu. Nie tylko małych dzieci, które z tego powodu mogą cierpieć, ale też dorosłych ludzi i zwłaszcza na przykład starców albo osób, często tego kobiety doświadczają, przyjmujących przeciwskurczowe leki, tak? Rozluźniające leki. Mówię tutaj teraz o czymś innym, mianowicie o, nie wiem, czy tę szklankę, romanową szklankę widać, mniej więcej. Czyli tak, powiedzmy, że przytrzymaj ją wyżej, dobrze? Przytrzymaj, bo mi brakuje trzeciej ręki. Z trzecią ręką wyglądałabym fatalnie, więc wolę te dwie. Więc wyobraźcie sobie tak, że to mamy poziom krtani, czyli tej membrany, tak? I teraz my często jako małe dzieci latamy do mamy i mówimy, zobacz, rusza mi się coś w gardle. Tak? No to ten jest zakończenie miękkiego podniebienia, czyli języczek, prawda, na końcu podniebienia. Ale nie wiemy o tym, że tam jeszcze niżej, nad krtanią, mamy taką też klapę, która się tutaj klapka porusza na bezwarunkowym odruchu i nazywa się nagłośnia. Czyli głośnia, to gdzie powstaje głos, jest przykrywana odruchem bezwarunkowym, no bo ty lubisz to, to powiem ten swój dowcip, ponieważ nie zwracam się do tej nagłośni, żeby nagłośnio moja kochana, zamknij się, ponieważ będę co robił? Lykał, tak? Ponieważ, dzięki. Ponieważ wiadomo, że przez naszą krtań może przejść tylko co? Tylko powietrze. A przez przełyk wszystko inne, powietrze też mniej chętnie z kolei, prawda? Więc żeby nas ochronić przed nawet własną naszą śliną, to musi się zamknąć nagłośnia. I teraz jeśli mamy właśnie te leki rozkurczowe, albo wiek, czyli niedowład mięśni, również tych mikromięśni, albo gadamy jak nakręceni, jedząc jednocześnie czy pijąc, czy chcemy coś powiedzieć, wystarczy myśl, że chcę powiedzieć, proszę Państwa, i nagłośnia się otwiera, ostrzegam. Stąd są te zachłyśnięcia tabletkami na przykład. Czyli nawet jak już myślę. Jak myślę, to się otwiera na głośno. Czyli nie myślisz tak, podczas jedzenia. Że chcę powiedzieć, tak? Nie, że chcę powiedzieć, rozumiesz? Jem
I myślę tak, jak go spotkam, to mu tak nagadam. Chlast, otworzyła się. Rozumiecie? To nie są żarty. Naprawdę nie są żarty. Wiecie co, chciałabym tylko, jeszcze zanim przejdziemy do tego ćwiczenia, tylko tak przebiec przez pewne rzeczy, które, które są dla mnie bardzo istotne i powiedzieć na przykład, ja to do siebie przede wszystkim zawsze odnoszę. Jeśli masz poczucie humoru na własny temat, to będziesz miał ubaw do końca życia. A to logoterapeutycznie daje fantastyczny fundament do zdrowia. Tak? Do tego dystansu, autodystansu nas też uczy Frankl, prawda, stale. Chcę dopowiedzieć o tym przebaczeniu i pojednaniu, że trzeba pamiętać, tworząc swoją historię na nowo, odrzucając swoją zranioną przeszłość, że nasza rana, którą nosiliśmy, czasem pielęgnowaliśmy ją naprawdę w zachwycie, że ta nasza rana może być albo traumą na całe życie do śmierci, albo może być charyzmatem, jak się ją przepracuje. Charyzmatem, czyli czymś, co będzie moim darem szczególnym, którym ja służę innym ludziom. Więc proszę się zastanowić, jaka to jest fantastyczna rzecz, żeby umieć się zdobyć na tę odwagę, tak? I cierpienie i śmierć, które mają sens, są oczywistymi częściami życia. Ile ja razem miałam spotkanie z ludźmi, którzy wydawało się, że wszystko jest okej, okay, prawda? Ale właśnie w tej kwestii mieli jakąś ogromną niezgodę, która nie pozwalała im pracować swoim głosem w pełni, tak? Samemu też żyć w pełni, prawda? I to, co podkreślał Frank, prawda, że nie jest cierpienie, prawdziwym cierpieniem, to, co sobie na łeb sami sprowadzamy, za przeproszeniem, ale to, które jest jakby no, przypisane naszemu życiu, tak? Które przychodzi do nas, tak jak sens nie jest czymś, co możemy wykreować, też w wizerunku, jak mówiłam, nie zalecam kreować. Sens musimy odnaleźć. Także w tym cierpieniu musimy sens odnaleźć. Dlaczego jesteśmy obarczeni takim, a nie innym ciężarem życiowym? I muszę powiedzieć, że 5 lat, w których właściwie złożyłam swoją pracę teatralną i inną twórczą na pieńku, tych 5 lat przy mamie, to są jedne z najszczęśliwszych moich lat życia. Chociaż w większości byłam sama z mamą, tak? Kompletnie sama. Cierpienie naprawdę, ja tu jestem dobrym tego przykładem, moje dziecko przeszło białaczkę, przeszłam też inne rzeczy. Cierpienie nie jest czymś, co musi spowodować, że jesteśmy nieszczęśliwi. Jeśli to cierpienie, konieczne cierpienie zaakceptujemy i znajdziemy jego sens, tak? Sensem moim było pomóc mojej mamie, żyć razem z nią, spełnić taką wspaniałą, niezwykłą rzecz, która sprawiła, że ona w ramiona Boga odeszła z moich objęć, tak, w dom. Mój dom jest uświęcony jej śmiercią. Więc ten sens naprawdę w najtrudniejszych rzeczach, jak przywoływałam Maksymiliana na przykład, jak samego Frankla, prawda, on nam pozwoli przejść najróżniejsze rzeczy. Ale wtedy my też wzrastamy jako ludzie, tak? Dźwigamy się, mamy potem szansę się odbudować, przejść kryzys prawdziwie i dobrze, który nas wzniesie, tak? Nie uciec od tych wszystkich wspomnień, tylko je przeżyć, bo to, że czegoś doświadczamy, to jeszcze nie znaczy, że to przeżyliśmy, bo często musimy coś wręcz odłożyć, tak? Więc musimy do tego wrócić, do tego ciężkiego przeżycia, kiedy przyjdzie na to czas. Wrócić, przeżyć to, przebaczyć, odłożyć i żyć wolną piersią i z rozpostartymi skrzydłami.